Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2 i właśnie ścigam się z jakimś Lexusem. Jest 300 bodajże i musimy go wyprzedzić. Obiecałem wam w poprzednim odcinku, że będziemy się bawić w wyścigi URL. Natomiast pod koniec poprzedniego odcinka udało mi się zrobić rzecz wspaniałą, czyli odblokować jakiś unikalny performer's kit. Dobrze, najpierw załatwmy jeszcze tego kolesia. Chodź tu. Ha, ha, ha. Ojojoj, uwielbiam to. To jest zbyt proste po prostu. Zbyt proste po prostu. 250 gotówki. Tu jeszcze mamy jakiegoś gościa. I chodź tu, chodź tu. Zobaczymy, czy się uda go złapać, tak? Udało się. Super. No gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz, koleś? Podraftujemy trochę, zdobędziemy sobie nitro. I zobaczcie na to. Co zrobił? Jedzie za mną, skubaniec. Trzyma się jeszcze, a? Dobra, jesteś taki twardy. Zaraz zobaczymy, co potrafisz. Ja sobie jeszcze pojadę tutaj, żeby ci dopiec już do końca. No jej. To zbyt łatwe. No dobra, mamy tutaj jedną gwiazdkę do wykonania. Ona jest na dole. Pokażę wam, którą, o którą mi chodzi. Mi chodzi o tą. I to jest na odblokowanie jakiegoś specjalnego ulepszenia do mojego samochodu. I wiecie co? Najpierw sobie to weźmiemy, pojedziemy i później zaczniemy robić te nieszczęsne wyścigi URL, które są strasznie, ale to strasznie nudne moim zdaniem. Takie są realia niestety. No dobrze, tutaj mamy tutaj tak i tutaj tak, jedziemy sobie. Ciekawe, co to będzie w ogóle za ulepszenie. Podejrzewam, że będzie można sobie wybrać między ulepszeniem silnika, opon, czy tam turbo i tym podobne. O, właśnie tutaj jest sklep eBay gdzieś, z tego co pamiętam. Tak? Czy nie? O! Uuu, drag! Jedziemy, od razu. Z miejsca. Jest krótkie, duża kasa, wiecie o co chodzi. Mój Eclipse jest doskonały do dragów, proszę państwa. Wow! Co to mi się tu wpierdzieliło? Wow! Też Mitsubishi. Okej. I na razie Mitsubishi. Na razie Mitsubishi. Wygrałem. 30 sekund, szybka gotówka, jedziemy dalej. No dobrze, chodźmy tą nieszczęsną gwiazdkę robić. Tutaj był gdzieś ten eBay. No dobra. Może mi się coś źle zapamiętało, czy coś. Dobra. Tu sobie łapiemy cyk. I jedziemy tutaj. Jedziemy po gwiazdkę, w międzyczasie możemy zrobić szybki outrun. Podraftujemy trochę, by zdobyć nitrosa. Na razie ich o koleś. Ale jestem niedobry, co? Okej. Dobra, już dojeżdżam powoli do miejsca tej gwiazdki. Mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę takiego, co doda kopa dla tego Eclipse'a. Chociaż i tak już naprawdę nieźle się spisuje. Pięknie brzmi. Ale jeszcze czegoś tutaj brakuje. Coś ja bym tu ulepszył jeszcze. Okej. Jimmy's Garage. Gdzie to jest? Zerknij. A, to jest niedaleko. Czyli musimy się zawrócić najlepiej. I jedziemy z powrotem tą samą drogą prosto do garażu Jimmy'ego. Nie ma problemu. Tu jest ten skok.
Też go pamiętam. Hops, 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 hops. I jesteśmy na autostradzie. Teraz musimy sobie tutaj zjechać. Właściwie to niepotrzebnie wtedy naokoło jechałem. Mogłem po prostu sobie jechać tym mostem tutaj. No ale jakoś tak, nie wiem, zagapiłem się na ten eBay, ten cały drag i wypadło mi to z głowy. Trudno. Okej, i jesteśmy już na miejscu. Mamy jeszcze kupę czasu. Z przewagą kupy. Okej, i wchodzimy do środka. Co my tu mamy? Możemy sobie wybrać turbo, komputerka, albo... No to bierzemy turbo. Yeah. Nie wiem, czy się coś polepszyło, czy to jest odczuwalne jakoś. Być może i tak. Tutaj mamy pierwszy wyścig URL, który mieliśmy już sobie jechać od 3 odcinków. Więc wypadałoby go w końcu ukończyć. Je wszystkie ukończyć. One są strasznie dla mnie nudne i monotonne. Dlatego nie będę wam ich w całości pokazywał. Ale zobaczcie sobie fajną cutscenkę. Hej, Rachel. Wraiths have been putting it down out there, doing anything it takes to win. Aha. Their boss. Wraithy boss. Yeah, jakoś tam znaczek, no ty, kasa duża, jasne. Jasne, sponsorzy będą się bawić w jakieś nieczyste zagrywki. Ja, change everything, uratujemy świat, wyściga. But if you keep winning and scoring all them sponsors, he won't have anyone to turn to. They'll kick him to the curb. Mm-hmm. Just remember, you have to keep winning. You have to keep winning. Dobra, damy sobie radę jakoś, co? Mamy taką niepodważalną przewagę gracza, że możemy sobie wszystkie wyścigi powtarzać. Kurde, co on ma na dachu ten golf? Boże, zobaczcie sobie. Oh my gosh. Jezus. Przesadzili trochę z tym spoilerem. Wygląda jakby... Nie wiem, ktoś tam jakąś zepsutą ławkę położył. Boże. Czasami te losowe tuningi w tej grze wyglądają naprawdę... Nawet nie głupio, tylko po prostu śmiesznie. Dobra. Jedziemy, jedziemy. To jest pierwsze okrążenie, czeka mnie 4. Prawdopodobnie to nie jest pierwszy wyścig, ani ostatni. Nie, to jest pierwszy wyścig, ale na pewno nie ostatni. Okej. Okay. Mamy tutaj już ostatnie okrążenie. Przede mną jest Audi TT, również ze świetnym tuningiem. Nie wiem, co oni tutaj robią, zawsze w tym całym miejscu się rozwalają wszyscy. God damn it. Aj. Ale dzięki temu można łatwiej wygrać. No dobra. I tutaj są te słynne dwa wyskoki. Razy dwa. I dzięki temu możemy sobie ukończyć już wyścig na pierwszej pozycji. Nie mogę się doczekać, kiedy mój Eclipse zdobędzie szeroki body kit. Następny wyścig będzie... Hello! Będzie już ten sam. Znaczy, w tym samym miejscu, prawie ten sam. Troszeczkę tam zakręty będą się niektóre różniły i to tyle. Nic szczególnego. Przejdziemy sobie pierwsze okrążenie. I tyle. Przede mną jest... Boże, jakiś Peugeot chyba. Czy Vauxhall, jak to mówicie. Poprawiliście mnie ostatnio w komentarzach, żebym nie mówił Vauxhall, tylko Vauxhall. Dobrze. Będę się uczył razem z wami języka angielskiego, a raczej wymowy niektórych trudnych słówek. Nazw własnych właściwie, prawda? Czy to jest... Nie, to jest chyba Peugeot, cholera wie. Znowu oni się tam rozbijają. Nie wiem, czy to widzicie na minimapce, ale oni z tyłu po prostu w tym samym miejscu zawsze jadą jakoś tak dziwnie. Bez kitu. Na pewno znacie dobrze to miejsce. I w ten oto sposób przejechaliśmy sobie pierwsze okrążenie. Cyk, cyk, ładnie, pięknie. Jestem dalej na pierwszej pozycji. Ale powiem wam, że już nie odstają ode mnie oni tak daleko. I mogą mnie tutaj ładnie dogonić.
Ale ja się tak łatwo też nie dam, prawda? Mam nadzieję, że to będzie ostatni już wyścig w tych zawodach i że będziemy mogli wziąć się za następne. Ciekawe w ogóle, jakie już są samochody odblokowane u dealera samochodowego. I uwaga! 5000 gotówki, tylko na co ja ją wydam? Jakiś nowy samochód się odblokował, ale to sobie później sprawdzimy. Tu mamy kolejne zawody i je też trzeba ukończyć. O, tam kasa była, tu też jest kasa, Jezus! Kasa leży na ulicy. Tylko brać i grać w przepraszam, Wonderlanda 2. Yeah! Startujemy, znowu mam podobnych przeciwników, ale teraz jest przede mną Mazda RX-8. Nissan. I coś tam jeszcze z tyłu, Eclipse, Golf 4 i Audi TT. Oj, pięknie. Co oni tu zdziwnie jeżdżą bez kitu? Jak będzie tutaj ten fragment trasy, gdzie oni właśnie tak skręcają jakby na bok i coś tam odpierdzielają, to ja specjalnie będę jechał za nimi i zobaczycie sobie to dokładnie, jak to wygląda. Chociaż pewnie już to było widać. O, chyba to będzie tutaj. Jeśli nie, to dużo nie stracę, ale chyba tu. Dobra, niech sobie mnie wyprzedzą. A, dwóch wystarczy. Nie jest łatwy poziom i zobaczcie sobie. To tu? Nie, to nie tu. Kurde. Jakoś dziwnie tak. Myślałem, że to jest tu. Ale w którymś miejscu mi się wydaje, że to tam na 100% było, tylko chyba nie w miejscu, gdzie jest teraz meta, bo oni tak... Jak przejeżdżałem przez metę, to się zaczynają zachowywać już normalnie, chyba. Ten wyścig jest dosyć krótki, jak widzicie. Szybko się okrążenia tutaj robi. Ale nie wiem, czy dobrze, że tak przyciąłem, bo teraz... Kurczę, nie wiem, czy ich dogonię do cholery. Mam jeszcze dwa okrążenia. I coś tak niespecjalnie ich tu wyprzedzam. O ile tego tutaj dziada wyprzedziłem, to następnego już będzie ciężko. Ale może w klasyfikacji ogólnej uda mi się wygrać, wiecie? Bo to jest ważne, żeby właśnie w tej ogólnej klasyfikacji wygrywać. No dobra, no to... O kurde, jak on skręca, widzicie jak zapieprza? Ej, to jest niemożliwe, ja pierdzielę, normalnie jak na speedhacku. Ma ustawioną pewnie jakąś tam prędkość średnią, żeby nie schodził poniżej jej. I tak sobie jedzie skubaniec. Ale co tam? Trzy okrążenia jeszcze. Zostało mi jedno do zrobienia. Pokażę wam, czy uda mi się go dogonić. Ale zobaczcie, no jak masakrycznie skręca. Okej. Wow, pioruny, kurczę. Będzie ciężko. Oj, dawaj Eclipse, dawaj. Dasz radę. Doganiamy go. Doganiamy go. Teraz się trochę oddalamy, ale dogonimy go. Jest! Rozwalił się gdzieś, nie wiem o co nawet, ale się rozwalił. Dobra. Robimy sobie duży łuk. Pięknie. Dobra, wychodzimy z łuku i teraz robimy ładnie kilka ciasnych zakrętów. Oni nas tutaj dogonią, bo oni wiedzą lepiej, jak te zakręty pokonywać. Widzicie? Muszę się na nich patrzeć, żeby wiecie, nie oszukiwali. Yeah! Później ich zgłoszę do supportu, kurde. Jej Games. Ojej. Jedziemy następny wyścig. Super. No ten już będzie sporo dłuższy. Także nie będę was specjalnie męczył. Po prostu przewińmy sobie do końca.
w ogóle tak, tak sobie jadę i jadę i zaczęła być ta burza. Jak mi się przypomniało, że kiedyś miałem kolegę, który miał troszeczkę lepszy komputer od mojego. I ja się go pytam, no i powiedz, jak to ta grafika wygląda w tym undergroundzie, bo jeszcze w niego nie grałem, to była taka nowa gra. A on mówi, no wiesz tam, te kropelki deszczu i tak dalej, jakieś tam deszcz, w ogóle światła, no tak fajnie to wszystko wygląda. Ja myślę, ta. Tak mnie to śmieszy trochę, bo no w sumie dalej wygląda ta gra ładnie, prawda? No to jest Underground, to jest gra, która ma ponad 10 lat już, więc trudno tu się spodziewać jakichś kokosów, tak? A to jest ostatnie okrążenie i właśnie dojeżdżam na trzecim miejscu. Mam nadzieję, że uda mi się jednak wygrać. Udało mi się wygrać. I no, ciekawa sprawa właśnie z tym, jak się gry zmieniają przez jakiś tam czas, wiecie. Mamy tutaj jedną gwiazdkę do wykonania, kilka tych wyścigów URL, ale wiecie co, zajedźmy sobie może najpierw do dealera samochodowego i zobaczmy, co on tam ma, no, co on właściwie ma tutaj nowego do zaoferowania. Okej, i wjeżdżamy sobie tu. Zobaczmy, no może akurat będzie to Nissan Skyline Eclipse 3000 GT. Gdzie tam Eclipse? 3000 GT po prostu, Mitsubishi Motors, Infiniti, Audi TT, nie lubię go. Ej, to jest w sumie nieduże samochodów mi się odblokowało. Ten Mitsubishi mnie interesuje, on jest lepszy od mojego Eclipse'a. No, wygląda na to, że tak. No, ciekawie wygląda, co nie? To jest taki jakby ulepszony Eclipse. Ale Eclipse mi się z wyglądu bardziej podoba. Ten 3000 GT jest taki inny trochę. Ale damy sobie z nim na razie spokój. Ja czekam na Skyline'a. A my chodźmy sobie teraz na może drag. Dojeżdżam już do wielkiego lotniska. Tam pojedziemy sobie jednego draga i od razu zaczniemy robić wyścigi, znaczy zawody URL. I będziemy pchać fabułę do przodu, co nie? Mam nadzieję, że tu jest drag, bo taki ciemno-niebieski. No ale raczej tak, zobaczcie sobie, hops. I wchodzimy do środka. To szybko sobie przeskoczymy. Okej, jedziemy. O. No i uwaga. Cholera jasna, ale mnie wyprzedziła Mazda RX-7. Kurde. O, o, o! God damn it, jeszcze raz. Jest! Super, jedziemy dalej. Teraz co mnie tu goni? Audi TT po lewej stronie z tyłu. Perfect shift. No, udało mi się teraz wystartować trochę lepiej. Okej. Piątka i jedziemy. Zostawiliśmy ich z tyłu pięknie tym razem. Udało się wygrać bez problemu. Najważniejszy jest start w tych zawodach jednak, co nie? Dobra, no i chodźmy sobie robić te URL. W ogóle odblokowałem jakąś chyba gwiazdkę. Co to, to? No, jakaś gwiazdka jest do zrobienia. Dojedźmy sobie ten URL, a później porobimy sobie jeszcze gwiazdki, ale to już chyba myślę, że w następnym odcinku. Tutaj mamy do wygrania 5000 gotówki. No to chodźmy. Tym razem mamy jakiś nowy komplet. Damy sobie radę. Wow, co mnie tutaj? Audi TT? Spycha. Na razie, koleś. Wow, co to tu się dzieje? Cholera jasna. Słuchajcie, jest ciężko. Teraz już nie ma tutaj, wiecie, takiej spokojnej rywalizacji. Jest walka na śmierć i życie, z tego co widzę. To są gracze komputerowi. O, udało się.
No dobra, i teraz wchodzimy na ręcznym, zobaczymy jak to wyjdzie. Udało się. I nitrujemy, trochę podraftujemy, żeby nitro sobie zdobyć. To Mazda jedzie naprawdę bardzo wolno. Ale lotnisko jest długie. Okej, dawaj nitrosa, dawaj. Dawaj, jeszcze, dawaj. Okej. Super. Ja muszę tego mojego Eclipse'a trochę tutaj podkręcić. Mam na myśli przyczepność. On fajne ma osiągi, ale kurczę, sporo traci na zakrętach i będzie trzeba sprawić, aby był bardziej sztywny. I będzie trzeba podkręcić zderzaki i spoilery tak, aby lepiej trzymał się drogi. Niestety chyba będę musiał zainstalować jakiś inny spoiler niż ten, który mam standardowy, żeby mnie lepiej dociskało, wiecie, tyłek. Bo teraz jak mam, to jest trochę za słabo. Mamy tu aż 5 okrążeń. Czy myślicie, że to będzie jedyny wyścig na tym URL? Mam nadzieję. Z tego co pamiętam, to właśnie jak się jechało 5 okrążeń, to się no już właściwie kończyło te zawody całe. Zobaczymy jak będzie w tym wypadku. Oj, nie nitrujemy, tylko wchodzimy na ręcznym. Pięknie mi to wyszło w sumie. Dużo prędkości straciłem, ale wyglądało to dość efektownie. I tutaj tak samo na ręcznym. Yeah! Tak się nie powinno robić, bo traci się dużo prędkości, powinno się przyhamować hamulcem nożnym i wejść normalnie. Dzięki temu będziemy mogli jechać szybciej. No ale i tak przeciwników miałem daleko, więc mogłem sobie trochę przyświlować, prawda? Okej, mamy już ostatnie proste. Trochę się tam biłem z Mazdą RX-7. Warto by ją sobie też kupić. Mazda RX-8 mam zamiar kupić. I Skyline'a jeszcze. Znaczy kupić. Po prostu go wziąć. Oh fucking shit! Zobaczcie jaki skubaniec. Co to było? No chyba sobie żartujecie. Ja pierdziele. Okej. I teraz jedziemy za drugim podejściem, ostatnie okrążenie. Naprawdę zostawiłem ich z tyłu, chociaż znowu było ciężko z tą RX-7, ale wiecie co? Spychałem ją na maksa. Co zrobiła w ostatnim wysiłku, to była rzeź. I patrzcie, czego się nauczyłem w ogóle. Wygrałem wyścig. No dobra. To dzisiaj w Need for Speed Underground to na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie, zapraszam ponownie po więcej filmów z gier wyścigowych i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, hej!